Andziak Sluka, ludzie internetu, w telewizji, Azja Express, moje gratulacje. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Jak wy się w ogóle z tym czujecie? Bo ja widziałam wasze storki, wasze vlogi, że macie dużo emocji w sobie. No jest pełna ekscytacja. To było takie moje małe marzenie, Luki, również, żeby wziąć udział w tym programie. No i jako mała dziewczynka ja zawsze mówiłam, będę kiedyś w telewizji. Będę albo piosenkarką. Jeszcze wtedy nie byłam do końca przekonana, co będę robić, ale chciałam być w telewizji. No i zobacz. My się ekscytujemy chyba tym najbardziej, tak, nie? Tak, i przez ten internet w końcu, wiesz, dziadkowie będą nas oglądać. Teściowa, no. Super, tak, no, ekscytacja jest wielka, tym bardziej jak przejeżdżamy przez ulicę i widzimy te billboardy, ja mówię, ja pierdzielę, Luka, widzisz to, ludzie nas wszyscy będą oglądać, mimo że i tak nas oglądają przez właśnie YouTube i przez to, że jesteśmy w internecie, to jednak ta telewizja to jest coś innego. To była nasza taka największa motywacja, właśnie dziadkowie, rodzina, bo możemy zrobić w tym internecie wszystko, możemy mieć miliony wyświetleń, miliony, ale dla dziadków, jak jesteśmy w telewizji, to jest zupełnie inny poziom tego wszystkiego i właśnie to była nasza największa motywacja. Tak. To prawda. Moi drodzy, jak wy w ogóle zareagowaliście na te propozycje? Czy były najpierw myśli, że jejku, z kim zostawicie Charlie, tak jak to było na ostatnim vlogu z wyjazdem do Rzymu? Tutaj troszeczkę nie pomyśleliśmy o tym do końca, kto zostanie z Charlie, tylko ja byłam taka, Boże, jedziemy, tak, ruszamy w tą podróż. I dopiero jak sobie uświadomiłam, jak dowiedziałam się, jak długo trwają nagrania, to tutaj zaczęły się schody. Musieliśmy się przygotować do końca, tak? Musieliśmy strzelać, że będziemy do końca w programie, czy nie. Tak. Przygotować opiekę, animację dla, wiesz, dla córki. To nie jest tak, że masz nagle kontakt i zadzwonisz i słuchaj, jednak ogarnijcie kogoś dalej tam do Charlie, więc my od początku do końca musieliśmy zaklepać terminy, nawet jeżeli wrócimy po pierwszym odcinku, to musieliśmy mieć wszystko zorganizowane. I ja już tutaj, wiesz, zaczęłam bardzo przeżywać. To było dla mnie tak stresujące, jako dla matki, że co ja robię? Marzenie marzeniem, ale to jest małe dziecko. I moja mama wtedy powiedziała, jedź dziecko, druga taka szansa się nie powtórzy, ja się tutaj zajmę dzieckiem, też Luki mamę wpiszesz i damy radę. I faktycznie tak mnie nakręciła, że, no, że wzięliśmy udział w tym programie i jesteśmy tutaj. Moi drodzy, wy między innymi utrzymujecie się z mediów społecznościowych. Jak ciężko było ukryć to przed obserwatorami, przed widzami? Bo ja wiem, że w trakcie trwania nagrań wy chyba mieliście wcześniej gotowe storki i wrzucaliście. Czy jak to wyglądało? Mieliśmy cały dostęp, daliśmy do naszych Instagramów naszej menadżerce, która nagraliśmy po prostu... wcześniej, nagraliśmy wcześniej też filmy, ja chyba nagrałem z 2-3 filmy wcześniej, które po prostu sobie szły, zaplanowaliśmy po prostu, tak, je. Więc to tutaj właśnie Ola panowała nad wszystkim i wrzucała na bieżąco, tak, abyśmy nie zdradzili, że jesteśmy właśnie w programie. Angelika, twoja kultowa scena, jak mówisz już po polsku do pana, jest po prostu hitem TikToka i tutaj muszę się zapytać, czy ty powtórzysz sukces Małgorzaty Rozenek z jej ikonicznymi tekstami, czyli nie mów do mnie teraz. Powiem ci szczerze, że ja tak cały czas do Luki mówię, kurczę, myślisz, że będzie co oglądać z nas, że będzie jakiś materiał, że coś fajnego zrobiliśmy tam, bo... Nie wiem. To powinno być w ogóle pytanie do mnie, dlatego że Angelika jest zawsze, jak ja ją teraz słyszę, taka skromna, ona faktycznie cały czas się boi, że nie będzie nic śmiesznego, że nie będzie nic fajnego, bo właśnie to jest też ważne, że my przez to, że tworzymy w internecie, dla nas było ważne, żeby zrobić content. Naprawdę, wiele razy na przykład były jakieś sytuacje dziwne, a my siadaliśmy sobie i mówiliśmy, o fajnie, że się to nagrało. Więc jakby byliśmy uzależnieni od tego kontentu, żeby było śmiesznie, fajnie. Nie robiliśmy tego specjalnie, ale ja odpowiadam na pytanie pierwsze, jestem przekonany, że będą takie właśnie ikoniczne teksty, że Jezu, ile ja znam historii, jakbym mógł ci powiedzieć i to na pierwszych 3 dniach tak naprawdę. No to czekamy, będą memy. Będą, to na pewno. I TikToki. To niedobrze. Dobrze.